Michał Stanek, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Crowd Talks. Moim Państwa gościem ponownie jest najbardziej rozpoznawalna twarz polskiego rynku alkoholowego, pan Janusz Palika. Panie Januszu, witam bardzo serdecznie po raz kolejny w programie. Bardzo się cieszę, że możemy Dzień porozmawiać dobry. znowu o fantastycznym temacie alkoholowym. Również się bardzo cieszę i miło mi jest tutaj trafić od czasu do czasu do Państwa, do Pana i wymienić poglądy na temat tej branży, która zdaje się rozwija się niesamowicie wciąż bardzo dynamicznie i oby tylko jakieś administracyjne działania nie ograniczyły tego entuzjazmu, jakim dzisiaj jest crowdfunding. Miejmy nadzieję, że będzie tylko to w dobrą stronę. Wszystko wskazuje na to, że od listopada, znaczy wszystko wskazuje od listopada, zmieniają się przepisy, także jak tylko pojawią się nowe licencje, to podmioty będą mogły przeprowadzać emisje większe na 2,5 miliona, potem 5 milionów euro, także to miejsce się na pewno istotnie poszerzy, ale to jest temat na przyszły rok. Ale będzie się nie o crowdfundingu, takim sensu stricte o tych kuluarach, aczkolwiek oczywiście spotykamy się w związku z nową kampanią, która już jest i można w niej uczestniczyć. Natomiast porozmawiamy o alkoholach premium, których znaczenie istotnie tego segmentu zmienia się i zwiększa się udział. Rynek wzrósł w 2020 roku o blisko 10%. Trunki pod marką Palikot absolutnie wpisują się w ten trend. Ja myślę, że większość oglądających, śledzących to, co się dzieje na rynku, widzi coraz to większość alkoholi obrędowanych nazwiskiem Palikot i świetnie. Natomiast jakie plany sprzedażowe ma Alembic Polska i czy do tych trzech smaków wódki dołączą kolejne? Czy coś będzie jeszcze innego, co będzie sprzedawane pod tą marką? Tak, więc zaczęliśmy rzeczywiście z tym produktem pod z trzema jakby smakami: jęczmień, żyto i ziemniak. To jest, powiedziałbym, taka klasyka, którą należało zrobić, żeby pokazać, w jak zasadniczy, fundamentalny sposób różni się wódka kraftowa i tworzy właśnie realnie kategorię premium wobec wódki zwykłej, wódki powstającej z rektyfikacji spirytusów w tych kolumnach rektyfikacyjnych, od takiej właśnie wódki robionej z użyciem z jednej strony oczywiście także rektyfikatu, ale przede wszystkim destylatu, w tym przypadku oczywiście destylatu zbożowego, który powoduje, że mając kontakt z tym produktem, z tą właśnie wódką Craft Palikot, to od razu odczuwamy zboże, czy surowiec, ziemniak, czy cokolwiek innego, z czego dany produkt jest zrobiony. Myśmy startowali z tą sprzedażą, na razie w Żabce, aczkolwiek w tym miesiącu już, bo to jeszcze w sierpniu było, aczkolwiek w tym miesiącu we wrześniu, także w innych miejscach sprzedaży. To się na razie cieszy niesamowitym powodzeniem. Mimo że produkt jest, powiedzmy sobie, relatywnie w segmencie właśnie takiego miękkiego premium, czyli powyżej 50 zł za butelkę półlitrową, no to się cieszy niezwykłym powodzeniem, do tego stopnia, że mieliśmy nawet przez pewien czas przerwę w produkcji ziemniaka, nie mieliśmy odpowiedniej jakości surowca i destylat nie był taki, jak chcemy, w związku z tym przez krótki okres czasu, około 10 dni, nie mieliśmy produktu. Natomiast teraz już znów go mamy, ale pilnujemy się tej zasady, że dla nas ważniejsza jest jakość niż nawet ta ciągła obecność produktu. I szukujemy kolejne smaki. To nie będą tylko smaki właśnie związane z ziarnami czy ze zbożem i ziemniakami, jak w tej chwili. Będą to też produkty, które z jednej strony przenoszą nazwy z obszaru takiej popkultury do właśnie kategorii wódek, ale z drugiej strony sama wódka będzie w dalszym ciągu robiona w tej samej bardzo wysokiej kulturze jakościowej, tak żeby właśnie uzyskać taką znów pewną oczywistość surowca, z którego to zostało zrobione. Nawet jeżeli określenie nie będzie już tak konserwatywne i tradycyjne jak jęczmień, żyto czy ziemniak, po prostu określenie surowcem, z którego pochodzi dany produkt, a będzie ono nazywało, no nie wiem, podam nieprawdziwe nazwy, bo nie mogę podać prawdziwych jeszcze, Pulp Fiction czy tam Gwiezdne Wojny czy cokolwiek innego, byśmy wzięli z takich określeń masowej kultury, byśmy wybrali wprawdzie inne, ale też właśnie jakby na tyle popkulturowe, że one są znane każdemu, kto żyje w XX, XXI wieku i próbujemy pod te dosyć powszechne kategorie popkulturowe zrobić produkty alkoholowe, które wyrażają sens, emocje i znaczenie tego typu popkulturowych terminów. Więc będą to oczywiście zupełnie inne niż żyto, jęczmień i ziemniak wódki i ich premiera, spodziewam się, nastąpi w listopadzie albo na początku grudnia tego roku.
No to jest absolutnie na co czekać, ponieważ wszystkie dotychczasowe alkohole obrandowane nazwiskiem Palikot są moim skromnym zdaniem bardzo dobre, także ja tutaj absolutnie daleki jestem, żeby prowadzić reklamę, bo to dalekie, natomiast tutaj jakby moim zdaniem świetnie i zachęcam każdego do spróbowania, a myślę, że faktycznie segment premium jest coraz chętniej kupowany, bo szukamy jakości jako konsumenci i bardzo dobrze, że nie idziemy w masówkę, tylko szukamy jakości i tej jakości oczekujemy i to już jest bardzo dobry objaw naszego dojrzałego podejścia konsumenta. Natomiast wódka to jest tylko część działalności Alembic Polska. Teraz koncentrujecie się na rozbudowie sieci Alkotek. Ruszyła druga emisja crowdfundingowa, której kwota docelowa to jest 4,4 miliona euro. To właśnie o tych przepisach, o których rozmawialiśmy. Natomiast na co planujecie przeznaczyć zgromadzone środki? Tak więc oprócz produkcji wódki Craft Palikot, silnym segmentem jest także import gotowego alkoholu. To mam na myśli whisky Palikota, która weszła na rynek jako szkocki blend złożony z trzech singli. A teraz szykujemy kolejne whisky z innych krajów, bo jest w tej chwili taka sytuacja, że whisky się produkuje już nie tylko w Anglii, Szkocji, Irlandii. Ale także, i nie tylko w Ameryce, ale także, jak wszyscy wiemy, w Japonii, Tajwanie, Norwegii, Włoszech, Hiszpanii, i także my zaczynamy produkcję w Polsce. Ale zanim ta polska whisky, którą teraz nastawiamy, za 3 lata stanie się whisky no, w butelkach do kupienia, a nie jeszcze jako produkt inwestycyjny, to chcemy wprowadzić trochę takich ciekawostek, czyli wybranych bardzo specjalnie i z pewnym takim, z pewną taką odwagą. Produktów z nieoczywistych rynków, jak na przykład właśnie ta, którą chcemy zaproponować za około miesiąc, whisky niemiecka. Mało kto w Polsce wie, że jest to w tej chwili bardzo duży rynek producencki. A te whisky są na ogół jeszcze dosyć młode, wejdą do sprzedaży za jakieś 2-3 lata. To już pierwsze propozycje trochę starszej whisky i mi się wydaje, że to może być bardzo zaskakujące i ciekawe dla wielu koneserów i poszukujących takich produktów premium zobaczyć właśnie taki produkt z nieoczywistego kraju. Moim zdaniem to też jest naturalny sojusznik dla whisky polskiej, bo whisky polska stanie przed tym samym problemem, co whisky niemiecka czy whisky tajwańska do niedawna, a mianowicie no, nie jesteśmy krajem oczywistego pochodzenia whisky, jak Szkocja, Irlandia czy Stany Zjednoczone, a nawet już jakoś tam Japonia. W związku z tym to wymaga pewnego przełamania jakiejś bariery wobec takiej właśnie niemieckiej czy polskiej whisky. Więc dla nas te doświadczenia z prowadzeniem niemieckiej whisky będą też jakby drogowskazem do tego, co zrobić i jak ostatecznie komunikować polską whisky, która powstanie za kilka lat. Jeszcze jej receptury nie zdradzę. To nie będzie zwykła kopia whisky szkockiej czy irlandzkiej. To będzie trochę zupełnie inaczej zrobiona whisky niż to się robi. A dalej będzie oczywiście w szeroko rozumianej definicji whisky, ale zarówno słody, dymy, jak i beczki będą inne niż stosują to dzisiejsi producenci whisky. Natomiast rzeczywiście najważniejszym w tej chwili, w sensie zaangażowania naszego i finansowego, i organizacyjnego projektem w ramach Alembic Polska jest otwieranie kolejnych alkotek. I teraz są bardzo zaawansowane prace w Lublinie. Tam musieliśmy zrobić jednak remont generalny tej czarciej łapy, więc to trochę opóźniło ostateczne oddanie, ale na przełomie października i listopada, czyli za dobre 1,5 miesiąca, w listopadzie chcemy uruchomić czarciołapę. Tam urządzenie jest od dawna kupione. To się okazało też z racji tego przeprowadzonego remontu, będzie trochę większy projekt niż tylko sama właśnie alkoteka, bo tam będzie także piekarnia oparta o surowce używane do produkcji alkoholu, a więc słody, chmiele, różne zaciery, których się używa. No i także, jak w każdej takiej alkotece, także będzie to część gastronomiczna, czyli będzie można tam nie tylko kupić alkohol, kupić pieczywo, ale także zjeść na miejscu dosyć szeroki taki pochodzący z kultury, którą się dzisiaj nazywa neobistro, asortyment różnych zakąsek, kęsów, przystawek, talerzyków, które ułatwiają, pomagają w degustacji alkoholu i piwa i oczywiście alkoholu mocnego. No i to w czarciej łapie to wychodzi dosyć duży projekt właśnie przez to, że będzie także piekarnia, taka chyba pierwsza w Polsce piekarnia specjalizująca się w produkcji pieczywa w oparciu o surowce używane do produkcji alkoholu. Ale także we Wrocławiu, w Młodej Polsce trwa formalny proces łączenia restauracji Młoda Polska z Alembikiem Polska.
i wstawienia tam alembika. To oczywiście jest dużo tańszy projekt inwestycyjny niż lubelski, ponieważ nie robimy remontu, to jest działająca restauracja, zresztą bardzo dobrze. Jedna z kilku najlepszych dzisiaj w Polsce i w sensie jakości jedzenia, ale także i modelu ekonomicznego. Więc do gotowego, już wyremontowanego, działającego obiektu wstawiamy tylko urządzenie, które też już jest kupione i czekamy nam na zgody konserwatora i różnych jeszcze instytucji, żeby wreszcie także we Wrocławiu uruchomić tą produkcję. No i to są dwa bardzo zaawansowane projekty, które jeszcze w tym roku zaczną sprzedawać kraftowy alkohol i te wszystkie pozostałe funkcje, czyli piekarniczą oraz gastronomiczną, realizować. Natomiast też mamy co najmniej jeszcze dwa projekty równie zaawansowane, znaczy nie aż tak zaawansowane, że już mamy proces inwestycyjny, ale mamy kupione już maszyny i prowadzimy rozmowy, które zmierzają do finału. W przypadku Podlesia i Gościńca Jaczno to już jest dokonane w tym sensie, że udało się nabyć gościniec Jaczno i mamy też oczywiście urządzenie, nabyć przeze mnie i inną osobę fizyczną, inwestora właśnie na Podlasiu, z którym dokonamy remontu, a następnie część tego obiektu udostępnimy Alembik Polska na produkowanie tam alkoholu kraftowego i robienie właśnie tej funkcji gastronomiczno piekarnicze, natomiast my sami będziemy dalej prowadzić część hotelową. To jest taka symbioza, o której żeśmy na początku myśleli, ale kiedy wprowadzono lockdown i większość restauracji się zamknęła, okazało się, że trzeba było zmienić model biznesowy i raczej to muszą być lokale przez nas albo wyremontowane, albo kupione i wyremontowane, albo przynajmniej zarządzane, tak żeby można było mieć wszystkie gwarancje wynikające z tego, że niezależnie od okoliczności zewnętrznych, czy restauracja taka właśnie, która nie jest jakby z nami zrzeszona, zechce czy nie działać w trudnych warunkach, oczywiście lockdownowych, bo akurat Młodej Polsce się udało i ona miała bardzo dobre wyniki w czasie lockdownu, ale większość, 90 kilka procent restauracji zamknęło swoją działalność. Więc myśmy nie chcieli mieć takiego ryzyka i postanowiliśmy sami kontrolować sytuację. Stąd też właśnie ten remont w Czarcie Łapie, stąd to połączenie się z Młodą Polską i stąd też zakup przeze mnie i jeszcze kolegę biznesmena tego gościńca w Jacznie. I proces się inwestycyjny zacznie tam późną jesienią tego roku. Będzie trwał praktycznie cały rok przyszły i późną jesienią, czyli za ponad rok od dzisiaj, powinniśmy kończyć inwestycje tak, żeby albo jeszcze w grudniu, albo na wiosnę, na Wielkanoc 2023 roku uruchomić tam działalność. No i też prowadzimy rozmowy w kilku miejscach dotyczące lokalizacji takiej destylarni w Warszawie. Mam nadzieję, że jeszcze w październiku ostatecznie wyłonimy docelowe miejsce, w którym będziemy chcieli uruchomić działalność polegającą na produkcji właśnie tam też alkoholu kraftowego oraz tych funkcji gastronomicznych. Być może także czegoś więcej, to znaczy właśnie może się uda także uruchomić taką piekarnię, jeżeli akurat doprowadzimy do końca rozmowy z jednym z tych miejsc, które dysponuje odpowiednią powierzchnią. A więc do końca tego roku Lublin i Wrocław, w przyszłym roku, pod koniec roku Podlasie, a pewnie w połowie roku Warszawa. To są te cztery zaawansowane jakoś tam projekty, natomiast mam pierwsze spotkania dotyczące Łodzi i Trójmiasta i też mam nadzieję, że one doprowadzą do tego, że ruszymy z jakimś procesem, tak żeby go w kolejnym roku 2022 zakończyć. Ja myślę, że widzowie, którzy nas oglądają z Wrocławia, Młodą Polskę znają doskonale i pewnie z przyjemnością chodzą, bo kuchnia jest fantastyczna, podana jest przepięknie, także to na pewno tylko po zmianie wpłynie in plus na wszystkich gości Młodej Polski. Serdecznie, drodzy Państwo, zapraszamy, a do Czarciej Łapy na pewno wybierzemy się i zachęcam, jak już tylko zostanie odpalone, razem z kolejnymi lokalizacjami, to niewątpliwie warto skorzystać, także ja tutaj serdecznie z tego miejsca zapraszam. Ale cofnijmy się jeszcze do kampanii, która była w ubiegłym roku, w 2020, gdzie kampania została zamknięta całą kwotą, na którą była przeznaczona zbiórka, ale finalnie środki zostały przeznaczone trochę na inny cel niż była zbiórka. Co się zmieniło i dlaczego tak to wyniknęła ta zmiana? No, po pierwsze się okazało, że ten model biznesowy, który żeśmy planowali, a mianowicie, że my kupujemy alembik i to akurat zrobiliśmy. Kupiliśmy 5 alembików, obiecaliśmy, że będzie ich łącznie 9.
z tego 5 kupiliśmy, to jest wydatek rzędu blisko 2 milionów złotych. Też część zbiorników towarzyszących tym alembikom nie sama maszyna. No więc te połowę kwoty wydaliśmy na te maszyny, one są. Jednak ten model, któryśmy zakładali, że wstawiamy do istniejącej restauracji, z którą nam jest jakoś po drodze, bo sposób gotowania, sposób zarządzania, pewna animacja, aktywność w tej restauracji jest taka, która dobrze się właśnie wiąże, komponuje z produkcją kraftowego alkoholu. No, że ten model po prostu się niestety nie da wprowadzić, bo myśmy robili zbiórkę, przypomnę, w lipcu i sierpniu 2020 roku. A już we wrześniu i potem w październiku mieliśmy kolejne restrykcje i ostatecznie całkowity lockdown pod koniec roku. I znów wszystkie restauracje po raz drugi zostały zamknięte, prawie wszystkie, oczywiście były jakieś pojedyncze, które działały. No nie, tym niemniej to spowodowało sytuację taką, że uświadomiliśmy sobie, że my nie mamy gdzie wstawić tych alembików. I że w związku z tym musimy w tym zakresie zmienić model biznesowy i podjąć decyzję, że po prostu są nasze lokale. To oczywiście oznacza, że potrzeba znacznie więcej pieniędzy, bo kiedy ja wkładam do Mody Polski alembik i dokonuję tylko adaptacji jakiegoś pomieszczenia, plus finansuję produkcję, materiały, surowce, jakąś komunikację, no to jesteśmy na poziomie kilkuset tysięcy w przypadku takiej inwestycji. Kiedy jednak muszę zrobić remont, wyposażenie kuchni, zbudować całą załogę, która będzie tym zarządzała, plus jeszcze, jak w przypadku Lublina, dostawić do tego piekarnię, bo lokal jest zbyt duży, żeby był tylko samą restauracją i produkcją kraftowego alkoholu, no to lądujemy w świecie, w którym te wydatki są dwa albo trzy razy większe niż w przypadku takiego właśnie takiej sytuacji jak w Młodej Polsce we Wrocławiu. No to spowodowało, że po pierwsze musieliśmy przystąpić do przetargów oraz poszukiwać już nie restauracji, bo one w większości nie działały, tylko miejsc, gdzie można by zrobić taką restaurację albo przejąć istniejącą restaurację. To oczywiście wydłużyło proces, bo spowodowało, że właśnie musieliśmy poświęcić czas na wyszukanie takich miejsc. No i dwa, okazało się, że za każdym razem jednak, patrząc na pewien standard też i pewien wizerunek, który my chcemy realizować jako producent jakościowego bardzo alkoholu, no musimy przeprowadzać remonty i te remonty raz, że często są w obiektach zabytkowych, jak to ma miejsce w Lublinie i we Wrocławiu, więc trwają zgody, pozwolenia, odbiory, a potem się też okazało, że no, często to są remonty dalej idące niż myśleliśmy na początku, więc one wymagają trochę większych nakładów. Na szczęście w tych dwóch miejscach, czyli we Wrocławiu, w Lublinie, lada moment ruszymy z pełną działalnością. Też właśnie są inne miejsca, o których mówiłem, które będą w kolejnych miesiącach i latach uruchamiane. Więc w tym zakresie zmieniliśmy model z tego właśnie takiego partnerskiego, gdzie wstawiamy na samodzielne zarządzanie całym obiektem. A po drugie, w konsekwencji trochę z pewnym też opóźnieniem uruchomiliśmy produkcję wódki Craft Palikot, no ponieważ nie mieliśmy odpowiedniej ilości działających urządzeń, a też w innych spółkach grupy, z kolei manufaktura, był bardzo duży sukces w Tenczyńskiej Okowicie z beczkami Palikota, z tokenami, więc tam nie było też wolnych mocy technologicznych do produkcji, no to siłą rzeczy musieliśmy właśnie opóźnić start, ale już wódkę sprzedajemy, już na niej zarabiamy. Spółka nawet ma zysk po pierwszym miesiącu sprzedażowym, gdyż wódka jest dobrze zmarżowana i bardzo jest dobry odbiór tej wódki, przynajmniej w tych pierwszych właśnie tygodniach czy miesiącach. Ten miesiąc kolejny potwierdza bardzo dobre przyjęcie rynku, więc spodziewam się, że będziemy mieli na koniec roku super informacje. Po pierwsze, mamy brand Craft Paliko, który się dobrze sprzedaje. Mamy czynne dwie alkoteki Wrocław Lublin i mamy rozmowy i zaawansowane działania w innych miejscach. To wszystko razem, plus jeszcze import właśnie whisky z różnych krajów, a także innych alkoholi. Mamy też przygotowane kolejne bardzo ciekawe projekty, w które złożyliśmy sporo wysiłku, ale je pokażemy dopiero na koniec z tego roku lub na wiosnę. Dotyczą też mocnego alkoholu, ale nie aż tak mocnego jak wódka czy whisky. Także w sumie, jak na to wszystko popatrzymy, to mamy tak rozpoczętą działalność importową, rozpoczętą działalność produkcyjną i bardzo zaawansowane w dwóch miejscach projekty. Te kwoty, które wydaliśmy, znacznie przekraczają oczywiście kwotę 4 milionów 200 czy tam 400 tysięcy, które zebraliśmy rok temu. Też kapitał własny oraz innych inwestorów w międzyczasie, którzy dołączyli do projektu, powoduje, że mogliśmy zrealizować znacznie większy zakres inwestycyjny.
Okej, ja muszę być jeszcze teraz adwokatem diabła, pytając w imieniu inwestorów, którzy zastanawiają się, czy uczestniczyć w obecnej kampanii. Co jeżeli pojawi się kolejny lockdown? Przed chwilą rozmawialiśmy o pandemii. Ona trwa, ona się niestety nie skończyła. Czy będzie kolejny lockdown? Tego obaj nie wiemy. Miejmy nadzieję, że nie, żeby to po prostu nie zabiło kolejnych nóg biznesu, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Ale czy obecny biznesplan uwzględnia potencjalne problemy związane z lockdownem? A jeżeli takowy by się pojawił, czy wpłynie to na dynamikę przychodów spółki, czy już po doświadczeniach z ostatniego roku, półtora, zakładacie pewne uniezależnienie się od potencjalnych wydarzeń pandemicznych? No właśnie, dokładnie tak. No, oczywiście życzymy Polsce i nam wszystkim, żeby nie było lockdownu. Niestety niski wskaźnik szczepień i pewna polityka rządu powodują, że nie można wykluczyć kolejnej fali niestety lockdownowej w Polsce. Dlatego właśnie zmieniliśmy model biznesowy, że nie chcemy być uzależnieni od tego, czy nasz partner, właściciel restauracji będzie chciał, czy będzie mógł, czy będzie ryzykował prowadzenie działalności gastronomicznej w związku z tym, czy nam zamknie, czy nie lokal, tylko że to są nasze lokale i w związku z tym my o tym decydujemy. Jeżeli są przepisy lockdownowe, na przykład w Czarciej Łapie, nie można będzie prowadzić na miejscu konsumpcji oraz degustacji. No to my po prostu jesteśmy sklepem w tym momencie, który z jednej strony produkuje na miejscu alkohol, co jest bardzo oryginalne, i sprzedaje tak jak każdy sklep i pieczywo, i alkohol, być może jeszcze jakieś inne wyroby, których można użyć w degustacji już w warunkach domowych, ale nie jesteśmy całkowicie uniezależnieni od tego, czy restauracja działa, czy nie, bo to jest nasza decyzja. My ją podejmujemy. Jeżeli przepisy nie pozwalają, no to zawieszamy działalność restauracji, a prowadzimy dalej produkcji i sprzedaży właśnie w formie takiego sklepu, takiego mini alkoholowego delikatesu. I także to jest bardzo, to był główny powód, dla którego zmieniliśmy metodę. Myśmy nie chcieli czekać, aż się skończy lockdown i będziemy na pewno na 100% wiedzieli, że nie będzie piątej czy szóstej fali i wtedy będzie można robić, co się chce, tylko chcieliśmy w wyniku tego doświadczenia pierwszej i drugiej fali podjąć taki model, który jest całkowicie odporny na to, co się będzie działo. Tym modelem właśnie jest i Czarcia Łapa, i Młoda Polska, bo to są nasze lokale, my nimi zarządzamy i my decydujemy, czy zamieniamy w jakiś street food, czy ograniczamy funkcję restauracyjną i stajemy się tylko producentem i sklepem. To będą nasze decyzje i podejmiemy je na pewno racjonalnie. Nasz model biznesowy w ogóle właściwie nie zakłada tego dochodu z części gastronomicznej, czy tam w jakimś ograniczonym zakresie, dlatego że się nie, właśnie nie możemy wykluczyć, że będą tu pewnego rodzaju ograniczenia. W zasadzie cały biznes jest skonstruowany w dużym stopniu na tym, że będziemy produkowali i sprzedawali jako sklepy te alkohole przez nas na miejscu produkowane, a nie, że będzie jakby istotnym elementem sukcesu także część restauracyjno-gastronomiczna. Oczywiście, jeżeli się okaże, że tak jest, to bardzo dobrze, bo to jest też super pomyślane. To jest bardzo nowoczesna taka formuła właśnie takiego nowego bistro, gdzie mamy jakby takie zakąski, talerzyki, kęsy, które nam po prostu ułatwiają degustację alkoholu, ale które też no, nie są konieczne, bo jeżeli przepisy na to nie pozwalają, no to trudno, to wtedy po prostu klient kupuje alkohol i konsumuje go przekąsając w domu. Trzymajmy kciuki, żeby faktycznie tego kolejnego lockdownu nie było. Drodzy Państwo, wszystko jest w Waszych rękach. Ci, którzy się nie zaszczepili, niech się zaszczepią. To wszystkim nam to pomoże. Ja to za każdym razem powtarzam. Pewnie zawsze się znajdzie ktoś, kto na mnie kubeł pomyj, wyleje. Trudno, przyjmuję to z godnością, ale to jest jedyna metoda, żeśmy wrócili do tej normalności. Także przy okazji zachęcam, ale zostajemy jeszcze przy cyfrach. Prognozy na 20 rok, 22, przepraszam, są bardzo ambitne. Ponad 70 milionów przychodów. Natomiast dwa pytania. Jak zamierzacie osiągnąć ten wynik? A drugie, jaki będzie podział restauracja versus sprzedaż detaliczna alkoholu, co będzie miało większy udział w tym prognozowanym przychodzie przyszłego roku? My zakładamy, że wódki Craft Palikot sprzedamy gdzieś tak na poziomie 25, nawet do 30 milionów złotych. Do tego dojdą alkohole z importu, whisky, ale także inne produkty, takie jak na przykład właśnie mocny alkohol z Brazylii, czy pewne takie bardziej lifestyle'owe produkty alkoholowe z Włoch. Więc to jest jakby segment jeden, to są różnego rodzaju alkohole pod brandem Palikot, pochodzące z importu, a nie z produkcji w kraju. I one nam powinny dać po prostu kolejne między tam powiedzmy 3 a 7 milionów przychodów. Także łączna wartość przychodu ze sprzedaży alkoholu
powinna przekroczyć 35-40 milionów złotych w przyszłym roku. Do tego dochodzi oczywiście sprzedaż typu pieczywo w tych miejscach, gdzie będzie piekarnia, różnego rodzaju gadżety od kieliszków, zaczynając poprzez jakieś koszulki i tak dalej, które też będą stanowiły kilka milionów przychodu. To jest, oceniamy to raczej w granicach 2-3 milionów niż więcej. No i wreszcie sama część związana z restauracjami. To jest, jak powiedziałem, to jest coś, co uważamy, że niekoniecznie musimy zakładać dochodowość na tym, aczkolwiek jeśli taka możliwość się pojawi, to będą dodatkowe ukryte dzisiaj w tej prognozie dochody, mianowicie związane ze sprzedażą właśnie jedzenia i degustacją alkoholu na miejscu, w punktach, w tych naszych alkotekach. Ale oprócz tego, i to jest może najważniejsze, chcę powiedzieć, że mamy bardzo duże zainteresowanie eksportem naszego produktu, naszych produktów do różnych krajów. Rozmawiamy w tej chwili z ponad 50 potencjalnymi importerami tego naszego alkoholu do różnych krajów świata, od Azji przez Amerykę i oczywiście całą Europę. No i oceniamy, że w tym eksporcie też kolejne kilkanaście milionów złotych będziemy w stanie i na wódce Kraft Palikot, ale także na innych naszych produktach zrealizować. No i to wszystko nas zbliża ostatecznie do tej prognozy w granicach 70 milionów złotych, która jest oczywiście w porównaniu, no zakładam, że na koniec tego roku będziemy mieli jakieś 8-9 milionów sprzedaży, więc w stosunku do tego roku będzie to no niemal 10-krotny wzrost, 8-krotny wzrost obrotów, ale trzeba pamiętać, że my w tym roku dopiero zaczęliśmy, także mamy pierwszy miesiąc sprzedaży wódki kraftowej, zaczynamy za chwilę sprzedaż w tych naszych pierwszych alkotekach, dojdą produkty importowane, są pierwsze sprzedaże mocnych alkoholi z importu i to wszystko wygląda bardzo zachęcająco i w związku z tym ja jestem przekonany, że ta prognoza jest absolutnie realna i powiedziałbym nawet taka umiarkowanie konserwatywna. Ja w imieniu wszystkich inwestorów trzymam kciuki, żeby te prognozy się sprawdziły, a tak naprawdę, żeby były niedoszacowane, żeby było lepiej, bo to wtedy będzie tylko miarą sukcesu całego biznesu i inwestorów. Ale muszę zapytać o w imieniu tych inwestorów, którzy już w różnych projektach dotychczasowych byli, są i właśnie, czy są beneficjentami, czy już dzisiaj można powiedzieć, że inwestorzy zarobili na crowd inwestycjach z Januszem Palikotem? Jeżeli tak, to gdzie? A jeżeli jeszcze nie, bo na przykład za chwilę zarobią na giełdzie, to co będzie na giełdzie? Czy Alembic też będzie na giełdzie? Jakie plany exitowe, giełdowe dla tych, którzy będą chcieli faktycznie mieć możliwość wyjścia? Wprawdzie grupa manufaktury, a więc manufaktura Browar Tenczynek, Tenczyńska Okowita, Tenczynek Bezalkoholowe, Przyjazne Państwo, jest oddzielna grupa niż Alembic Polska i ta właśnie grupa manufaktury wchodzi na przełomie października, listopada na giełdę, na New Connect. Domem wprowadzającym będzie Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, no to sukces oczywiście tego projektu, gdzie mieliśmy zbiórkę zarówno na Tenczyńskie Okowity dwa razy, jak i na Tenczynek Bezalkoholowe, no to są oczywiście dobre też informacje i dające szanse na właśnie skuteczne zbieranie pieniędzy także w projekcie Alembic Polska przez tą personalną identyfikację z moją osobą. No ale spodziewam się tutaj z bardzo spektakularnego sukcesu tego notowania giełdowego z przełomu października i listopada i znacznego wzrostu wartości tych inwestycji. Oczywiście ja nie mogę teraz podać jeszcze szczegółów, bo musimy to zrobić w sposób, który ustawa przewiduje, ale w każdym bądź razie do takiego upublicznienia w tym roku dojdzie i w konsekwencji w następnych miesiącach i latach ci akcjonariusze, którzy zainwestowali w Tenczyńską Okowite, czy manufakturę, czy w Tenczynek Bezalkoholowy, będą mogli swoje akcje właśnie mieć jako akcje notowane na giełdzie. To oczywiście od nich zależy, czy dokonają konwersji tych akcji, na przykład w Tenczyńskiej Okowicie na akcje manufaktury, no ale taką ofertę opłacalną z dużym zarobkiem dostaną. Ci, co zechcą, to skorzystają, ci, co nie, to oczywiście zostaną. Więc to po pierwsze ta pierwsza rzecz, czyli wzrost wartości akcji i możliwość sprzedawania ich na rynku publicznym, to jest kwestia dosłownie maksymalnie 2 miesięcy. Natomiast oprócz tego wspólnicy Tenczyńskiej Okowity, która jako pierwsza rozpoczęła z tych wszystkich spółek, które zbierały crowdfundingowe pieniądze, zaczęła po prostu produkcję, najpierw sprzedaż beczek Palikota, potem tokenów, wreszcie produkcję Tenczyńskiej Okowity, a teraz też
o COVID do produkcji wódek kraftowych na rzecz różnych klientów, w tym także z grupy właśnie Manufaktury i Alembic Polska. Więc tęczyca okowita jako pierwsza, tak jakśmy deklarowali, wypłaci dywidendę. Tam jeszcze czekamy na zakończenie audytu, żeby ostatecznie podać kwotę, ale po pierwsze na pewno będzie wypłacona dywidenda za 2020 rok i chyba jesteśmy pierwszą i póki co jedyną spółką crowdfundingową, która po roku działalności wypłaci dywidendę. Po drugie, ta spółka będzie po prostu w wyniku właśnie wejścia Manufaktury na giełdę spółką jakby z jednoczoną, czy powiedzmy sobie spółką dającą ofertę dla swoich inwestorów zamiany akcji na akcje Manufaktury, także oni będą mieli także akcje płynne. Więc tak, na ten czyski okowicie można było zarobić i ludzie na tym zarobili. To jest zarobek gdzieś tak w granicach 5-6%, jeżeli chodzi o wartość dywidendy. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost wartości akcji, to jest zarobek dość duży, no ale to będziemy musieli poczekać, aż giełda ostatecznie to zweryfikuje i zobaczymy, jaki będzie kurs w listopadzie i w grudniu tego roku dla całej grupy. Ale jestem przekonany, że to będzie zarobek znacznie większy niż sama dywidenda. Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby śledzić debiut, który już za kilka miesięcy będzie spektakularnym. Zakładamy i tego życzymy wszystkim inwestorom, żeby absolutnie był spektakularny. Natomiast na pewno wrócimy do tego tematu. Drodzy Państwo, muszę postawić kropkę. Czas nieubłaganie niestety się kończy. Kampania, przepraszam, nie chciałem powiedzieć kampania, zbiórka w ramach kampanii Alembic Polska trwa. Jeżeli chcecie zostać Państwo współwłaścicielami Alembic Polska, to jest ten moment na platformie crowdway.pl. Zachęcam do tego, żeby zostać wspólnikiem Janusza Palikota, który niewątpliwie jest nazwiskiem samym w sobie, brandem samym w sobie, królem polskich alkoholi, jeżeli możemy tak powiedzieć. Panie Januszu, bardzo serdecznie dziękuję. To była ogromna przyjemność znowu porozmawiać o alkoholach. Na pewno jeszcze nie raz się będziemy słyszeli i rozmawiali, a bliżej debiutu na pewno się spotkamy i porozmawiamy o tym, co słychać w giełdowym temacie i planowanym debiucie. Drodzy Państwo, udanych inwestycji, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.